Panie trenerze, za nami bardzo trudne spotkanie i to ze względu na kilka aspektów, przede wszystkim na kontuzję. Trzech podstawowych zawodników zostało wyeliminowanych z dzisiejszego meczu, ale jest ten plus, rezerwowi podnieśli z kolan ten zespół i potrafili równorzędnie rywalizować z wyżej notowanym rywalem. To bardzo cieszy. Mnie też to cieszy, tylko ja liczyłem na to, że to w Kętach już nam zaskoczy, bo uważam, że zespół przez ostatnie dwa tygodnie, nawet trzy, to zaczął pracować tak, jak ja to sobie wyobrażam. Ja myślałem, że te wyniki już będą w Kętach i ja liczyłem w Kętach, że tam bez punktu stamtąd nie wyjadę. No, uważam, że główną przyczyną to była nie dość nasza słaba gra, z naszej strony mnóstwo błędów, które zrobiliśmy, ale chyba to, że szedł Kowalczyk z boiska. No, to było dla mnie bardzo istotny człowiek w tym momencie. No, Kuba tutaj siedział i nawet wspomniał, że gdyby w dzisiejszym meczu mógł wyjść na boisko, no to ten mecz byśmy wygrali. No to jest trudno stwierdzić, na pewno chciałbym, żeby grał, na pewno by nam pomógł, ale to mi się wydaje, że i przeciwnik też inaczej reaguje, jak widzi, że wychodzi skład taki czy taki, przypuśćmy, bo to takie jest, takie już taka psychika jest człowieka, zawodnika. No dobrze, panie trenerze, ale po pierwszym secie, w którym rywal miał zdecydowaną przewagę, dopiero w końcówce odrobiliśmy kilka punktów, ale i tak przegraliśmy do seta do 18. Czy był ten moment, że rywal nas lekceważył? Nie, w żadnym wypadku. Grał składem. Zresztą Gierymski Sławek to nie odpuszcza, dla niego nie ma tam gry, że oddajemy, że nie gramy. Walczył składem cały czas i mi się wydaje, że nam w pierwszych piłkach, punktach zabrakło troszeczkę takiej pewności, wiary, że my możemy coś zrobić, że my możemy przeskoczyć. Tym bardziej, że jak to się mówi, no dawno nie wygraliśmy i tej pewności u nas było brak. To był zespół zestawiony, jak to się mówi, tak od tygodnia, którym trenowaliśmy. No to jasne, jest tak ciężko. Ale ten rywali też spojrzał w kartkę, też spojrzał w statystyki i zapytał, gdzie jest Łukasz Owczarz, gdzie jest Jakub Kowalczyk, gdzie jest Maciej Krzywiecki. Nie ma, no to kto jest? Tak, oni na to byli przygotowani i sam Gierym mi powiedział, że musi zmienić sposób i taktykę gry na tych przeciwników, co w tym, tych zawodników, którzy wyszli z naszej strony i na to nie był przygotowany. To było dla niego zaskoczeniem w jakiś sposób. Bardzo ważnym elementem w dzisiejszym spotkaniu było to, że pomimo, że przegraliśmy 2-3, to w końcówkach setów wreszcie potrafiliśmy dźwignąć ten ciężar odpowiedzialności i doprowadzić do tego, że seta wygraliśmy. Tak, to było pocieszające, ale co ważne, zwróciłem uwagę na to, zwracam uwagę na to u zawodników, że były mobilizacje, że się mobilizowali, że jeden drugiego klepał, jeden drugiego chciał, jeden drugiego zachęcał do gry. Tak samo jak i Kamil, tak samo jak i Grzesiu, który wszedł, uważam, że duży wkład wnieśli w to, co się działo przez te 500. No właśnie, ale dzisiejszy mecz pokazał, że ma pan rezerwy i tak jak na rozegraniu była możliwość, mimo że Kamil Obrymski miał grać więcej, no i grał więcej, to Grzesiu Pietkiewicz wszedł i też znacznie pomógł w pewnych momentach. Tak samo na innych pozycjach. No, Michał Przybylski rozegrał bardzo dobre zawody. No, Damian Wierzbicki też, no, trzeba go pochwalić. Za grę trzeba go pochwalić. Oczywiście, że tak. I ja tego nie ganię, jak najbardziej tutaj. Ja uważam, że jeszcze w niektórych momentach, a szczególnie w niektórych takich ważnych piłkach, poniosła go jeszcze ta młodzieńcza fantazja, bo trochę, gdyby w tych końcówkach był bardziej wyrafinowany, mógł nam więcej pomóc. No. To jest taki, no, Michał na przykład, no, wiedziałem, że w niego będą celować zagrywką, bo zresztą i trener Siedlec kazał zagrywać w niego i ja się cieszę, że on wytrzymał to, jak to się mówi, przeżył to wszystko. Przed nami ostatnie trzy spotkania, każde z nich jest bardzo ważne, zarówno tak. Mecz z Nyso, ze Świdnikiem, z Wrześnią, no i w tych spotkaniach to musimy zdobyć kilka punktów. No na pewno taki cel mamy, tylko teraz jakie nasze możliwości będą, ale mi się wydaje, że w Nysie na pewno się nie poddamy. Ja uważam, że po tym, co tu zagraliśmy i chłopacy poznali swoje możliwości, mi się wydaje, że bardziej uwierzą w to. Myślę również, że i Owczarz wróci do gry najbardziej, bo wątpię, czy Krzywiecki nam pomoże w tym meczu, a już o Kubie to w ogóle nie wspominam, bo raczej chyba nam nie pomoże do końca ligi. No niestety, ale trzymajmy kciuki za jak najszybszy powrót kontuzjowanych zawodników do gry, no i
trzymajmy kciuki za to, aby ci zawodnicy młodzi, którzy dzisiaj pokazali się z bardzo dobrej strony, utrzymali tę formę do końca sezonu. I ja na to liczę. Dziękuję bardzo.